Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie kolejny blisterek z serii T-Mobile Extra Klasa 2014-2015. Blisterek zawiera 30 kart plus jedną kartę limitowaną. Zaletą kupowania blisterków jest to, że właśnie można sobie w łatwy, prosty sposób, za darmo w zasadzie skompletować karty limitowanej edycji. Generalnie blisterek kosztuje tyle dokładnie, ile kosztuje 5 saszetek, także tak jak mówiłem, karta limitowana jest za darmo. W następnym filmie zaprezentuję Wam mój album, który już sobie tam uzupełniłem. Sprawdzałem, brakuje mi na razie 9 kart bazowych. Brakuje mi też troszeczkę kart ulubieńców fanów. No oczywiście kluczowych zawodników i jeszcze top mistrzów. Z top mistrzami to będzie chyba ciężko tym razem, ale zobaczymy. Jak to się stanie. Nagrywam oczywiście w chwili wolnego czasu, którego ostatnio mam bardzo, bardzo mało. Oświetlenie jest takie jak zawsze, no wiecie, Szalony lubi się tłumaczyć. Generalnie mamy kartę z limitowanej edycji i to jest Kusik, Grzegorz Kusik, zawodnik Ruchu Chorzów. Postawimy go sobie tutaj i mamy 5 saszetek. Saszetki wyglądają identycznie, nie mają jak wiecie kodów paskowych, także zobaczymy. Co trafimy, to już wszystko będą powtórki, także to znaczy wszystko, nie wszystko, ale większość kart specjalnych to też będą powtórki. Mamy mistrza obrony i to jest Wojciech Kaczmarek z Zawisza. I zobaczmy, co trafimy teraz. To jest Tomasz Nowak. Mamy tutaj jakiegoś gościa z Lecha Poznań. Stawarczyk z Ruchu, Adam Pazio pod Beskidzie i na koniec jeszcze wschodząca gwiazda. I to jest Lukasz Guedes, chyba tak się to nazywa. On się nazywa, nie to się nazywa. Saszetka numer 2. No powiem tak, liczę chociaż na kluczowego. Nie pogardzę oczywiście top mistrzem, którego jeszcze nie mam. Ulubieńcy fanów i to jest Baran, Grzegorz Baran, GKS Bełchatów. Mariusz Przybylski, Górnik Zabrze, Piast Gliwice i to jest Wilczek, Kamil Wilczek. Robert Pich, Śląsk Wrocław. O, mamy trenera, oczywiście to już jest moja powtórka, to jest Michał Probierz. I na koniec jeszcze trafiamy sobie gwiazdkę. Gwiazdkę z Pogoni Szczecin. Kolejna, trzecia saszetka. Zobaczmy, co będzie teraz. Wow, znowu mistrz obrony i znowu powtórka. No niestety. I mamy tutaj Małeckiego, Wojtka Małeckiego. Trafiamy sobie też Malarza, Arkadiusza Malarza. To jest bramkarz z Gieksy Bełchatów. Mamy tutaj gościa z Jagiellonii, mamy gościa z Pogoni, mamy gościa z Wisły i na koniec jeszcze gwiazda i to jest Tomasz Podgórski, chyba go nie mam, nie wiem. Nie, gwiazdy mam chyba wszystkie. Nie wiem. Nieważne, mniejsza z tym. Kolejna, trzecia, czwarta już saszetka i coś się mieni. Mamy tutaj kluczowego zawodnika i to jest Todorczyk. Mam go już chyba, tak, mam go zdecydowanie, mam go, tak, oczywiście. Mam Teodorczyka. Co ciekawe, no ta karta już jest mało aktualna, ale fajnie. Bożok, Mirosław Bożok, Górnik Łęczna. Mamy tutaj Kędziorę, Lech, mamy Troneiro Dankowskiego z Górnika, Pawelca i na koniec Grzelczaka, Piotra Grzelczaka, to jest gwiazda Lech i Gdańsk. Ostatnia saszetka numer 5. Oj, nie trafi nam się niestety top mistrz. I to jest Paweł Buzała. Paweł Buzała, ulubieniec fanów. Zaraz sprawdzimy, czy jest już. Plizga, Dawid Plizga, Iżwold, nie wiem, czy dobrze mówię, Matej Iżwold, Piast Gliwice, Frontczak, Pogoń, Jankowski, z Krakowa, z Wisły, Kraków jest, ale i wschodząca gwiazda, Duda. Tak to wygląda. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Teraz zrobię sobie małą przerwę na fifkę. Coś tam po fifcze w 15 i wracamy. Zaprezentuję Wam album. Zobaczymy, co nam tam wyszło. Poza tym mam tam różne saszetki do otwierania. Tak mi pachnie tutaj mix unboxingiem. Zobaczcie, ile tego jest. Różnych takich dziwnych wydań. Dziwnych i niedziwnych. Nie dziwnych, bardziej dziwnych. Dorobiłem się też naręcza saszetek różnego typu, także możecie się spodziewać, że jeżeli tylko znajdę czas, to coś fajnego nagram, coś rzucę,
Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć.